Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej przez epidemię koronawirusa ponownie odbyła się w trybie zdalnym korespondencyjnym. Jest kilka punktów ważnych, mniej ważnych, ale dla miasta oczywiście wszystkie są bardzo ważne. Głównie zaczynamy od zmian w budżecie, następnie poprzez prognozę, wieloletnią prognozę finansową. Porządkujemy budżet tak jak praktycznie co miesiąc, staramy się, żeby te wszystkie rzeczy w budżecie były tak ułożone, żeby później miasto mogło normalnie funkcjonować. Część środków zostanie przeznaczonych na MZK, MPGK, tak? Tak, tak. To są te pieniądze, które w ramach później po roku funkcjonowania jest robione audyt w danej spółce, są robione, bo obydwie funkcjonują w ramach in-house'u i czasami zdarza się tak, że w niektórych działach spółki nam zwracają, w niektórych działach my mniej zapłaciliśmy w ciągu roku niż powinniśmy i stąd są później takie wyrównania i w tym roku też takie wyrównania są wprowadzane. Takie rzeczy jak ustalenie cen paliwa, jak otwarcie planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Jagniątków, ale też musimy skorygować parę poprzednich naszych uchwał dotyczącą między innymi regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego, ale również regulaminu przyznawania nagród i tytułów honorowych miasta Jeleniej Góry. W tym pierwszym przypadku chodzi o zmiany formalne, w drugim można powiedzieć, że jest to zmiana porządkująca. Jeśli chodzi o regulamin przyznawania nagród i tytułów honorowych dla zasłużonych dla miasta Jeleniej Góry, to musimy to po prostu skorygować daty, jako że w poprzedniej kadencji ustalaliśmy nowy regulamin, a w tej kadencji uchwaliliśmy statut. No więc tak to słabo pasuje, żeby regulamin był przed statutem, więc musimy to jeszcze raz przyjąć, żeby data była właściwa do statutu. Radni głosowali także nad utworzeniem na terenie Jeleniej Góry 4 nowych przystanków autobusowych. Na ulicy Powstańców Śląskich będą nowe przystanki i też na ulicy Krakowskiej, na tym odcinku, który jest teraz budowany. I to jest, mam nadzieję, że radni dzisiaj to uchwalą, bo to jest bardzo ważne dla mieszkańców jednego i drugiej części Jeleniej Góry, bo na osiedlu europejskim, gdzie obok przebiegać będzie właśnie ta nowo budowana ulica Krakowska, część z mieszkańców będzie chciała korzystać z autobusu, który tamtędy dwa będą przejeżdżały akurat autobusy, dwie linie autobusowe. O wynikach głosowań powiemy w jutrzejszym serwisie informacyjnym.